ulicy Granicznej, skręcam na parking przed Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej. Mamy tutaj od pewnego czasu zmienioną organizację ruchu, a mianowicie te uliczki po mojej lewej stronie są obecnie drogami jednokierunkowymi. Zobaczmy. Dojeżdżam do końca tutaj miejsc parkingowych po prawej. Tutaj zaczyna mi się ostatnia alejka, droga jednokierunkowa. Miejsca do parkowania po lewej stronie są miejscami skośnymi. Po prawej mamy pas, na którym również możemy zaparkować pojazd. Wjeżdżamy w kolejną alejkę. Tutaj już mamy miejsca wyznaczone tak, jak były dotychczas, czyli parkowanie prostopadłe. Wyjechać z alejki mogę w prawo. I skręcam w kolejną, tutaj również droga jednokierunkowa. Również możemy parkować prostopadle. Jak widzimy, z tej alejki wyjazd mamy z nakazem w lewo. Oczywiście pierwszeństwo mają pojazdy tutaj jadące już. No i kolejna, ostatnia z miejscami skośnymi oraz z kilkoma miejscami wzdłuż drogi, czyli parkowanie równoległe. Wyjeżdżając oczywiście z tych alej, jadąc w lewo, jedziemy przy lewej stronie, jadąc w prawo, jedziemy przy stronie prawej. Ja wyjeżdżam już do ulicy Granicznej. Graniczną pojadę w lewo. Natomiast wracając jeszcze do samego początku filmu,